Cześć, dzisiaj z instrukcjami pokażę Wam, jak namalować temat z poniedziałku, jaki malowaliśmy na spotkaniu. Mam nadzieję, że już od jutra nasze spotkania będą nagrywane. W tym celu skorzystam z farb temper. Kolor biały, kolor żółty, jasny, czerwony, vermilion, brązowy i ciemny niebieski. Ultra maryna. Zacznę od podrysu i małego i malowania w zasadzie od środka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wykładam farby na paletkę. Do farb należy dodać trochę wody i nasz domek. Proponowałbym zrobić nieco poniżej połowy. Zacząć go można sobie podeprzeć rękę palcem. Przez to będziecie mieć większą stabilizację. Możecie też linijką sobie wyznaczyć, gdzie jest ta połowa, żeby nie mieć z tym problemu. Zależy, jakie macie oczekiwania oczywiście. Malując proste linie, należy myśleć o końcu drogi, a nie o tym, jak prowadzicie pędzel. Wtedy ona będzie prosta. O ile macie taką potrzebę, żeby malować proste linie. No dobrze, podrys mamy gotowy. Dołożę jeszcze żółtego koloru. Ten żółty kolor trzeba będzie przełamać delikatnie czerwonym, żeby nam wyszedł taki ciekawszy kolor. Ja użyję większego pędzla. Jeden pędzel mam taki szerszy, drugi mam taki do bardziej pracy precyzyjnej, który będę używał głównie na końcu, kończąc nasz temat. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby złamać ten kolor, wystarczy dotknąć tego czerwonego na końcóweczkę i zrobi nam się taki bardzo ładny pomarańczowy. Kolor żółty z czerwonym daje nam kolor pomarańczowy. I to nie jest też tak, że z pierwszą warstwą wszystko wyjdzie to, co chcemy, na to potrzeba trochę więcej czasu. Być może potrzebne będą dwie warstwy. Na pewno na środku będzie potrzebna druga warstwa, żeby nam przyciemnić te elementy. Ale do tego dojdziemy. Oczywiście z daleka może Wam się wydawać, że te wszystkie linie są praktycznie proste, tak nie jest. Mogę sobie przybliżyć to, te linie przypominają bardziej fale niż
niż prostą linię. Nie ma sensu oczekiwania, by to było proste. No. Na zewnątrz dodamy kolor biały z kolorem żółtym. Tym razem będziemy łamać to. Ten biel kolorem żółtym, ona tylko delikatnie musi być zabarwiona, czyli można użyć to, co zostało. Te farby, które używam, można kupić w zestawach, w marketach, można kupić je na sztuki w sklepie Kohinur. No tutaj w Ustroniu mam sklep Kohinur pod nosem, dlatego korzystam z tego, że mam na sztuki, ale kupiłem pierwszy zestaw taki, bo nie wiedziałem, że tak funkcjonuje, ale już wiem. No dobrze, to jeszcze jest na środek. Ten środek zrobimy kolorem brązowym, ale dodamy do niego nieco czerwonego, przełamiemy go czerwonym, trochę więcej czerwonego niż w przypadku koloru żółtego. Trochę więcej tak. Kapędza zrobi nam się taki czerwony brązowy. Może troszkę więcej tego brązowego jeszcze. I w środek robimy mieszankę brązowego i niebieskiego. Fioletowy wyszedł teraz. Trochę więcej niebieskiego dodamy. Ultramaryny. To wszystko jeszcze będziemy wzmacniać za pierwszym razem. Nie musi wyjść. Spokojnie, jeśli kolory będą zbyt jasne, zawsze możemy je przyciemnić. Dodając białego, możemy je rozbielić. To nie musi być wszystko za pierwszym razem. I czekam, aż ta warstwa przeschnie. Jak przeschnie, wezmę się za kolejną. Całość nam już wyszła, teraz wzmocnimy tą środkową część, zrobimy ją bardziej niebieską. Taki granat indygo, coś takiego. Tutaj z tym
Zrobię jeszcze na chwilę to wsiadać. Ten żółty chyba trzeba by troszkę może przyciemnić. Zobaczymy. Może trochę więcej czerwonego. Oczywiście ja namawiam Ciebie do malowania swojej wersji kolorystycznej. Ja bym chciał, żebyś zwróciła lub zwrócił uwagę na to, że na przestrzeń, jaka nam się stworzyła przez gradację kolorów, tutaj jeszcze na filmie one wyglądają dość mocno kontrastowo. Teraz biorę bardziej precyzyjne narzędzie, biorę nasz kolor biały. Zacznę od naszej postaci, która nam towarzyszyła od pierwszej części, a później zrobię gwiazdy. Spróbujcie te gwiazdy robić jak najbardziej nieregularnie, żeby mniej foremnie wyglądały, po prostu żeby w różnych miejscach były. Można też taką gradację wprowadzić, żeby troszkę niżej było ich troszkę mniej. To wszystko potrzeba czasu.
Idealnie. Jeszcze podpis, może twoje dzieło. Też ślad, jaki zostawiasz po sobie na świecie. W razie pytań, proszę pytać. Na wszystkie odpowiem. Zapraszam do malowania.